Witam serdecznie na Tarot Esme i zapraszam na czytanie na listopad 2019 roku. Wszystkie koziorożce zodiakalne, ascendentalne, te, które mają Księżyc w koziorożcu, Wenus lub Marsa w koziorożcu. Pod filmikiem jest link do strony, na której można obliczyć sobie po wpisaniu swojej daty urodzenia, miejsca, godziny urodzenia. Można sprawdzić dzięki temu, w jakich znakach mamy swoje urodzeniowe planety. I dzięki temu takie spojrzenie na miesiąc jest bogatsze. Jeszcze taki jeden mały komunikat. Obecnie mam swoje czytania indywidualne w promocji blisko 30%, więc dosyć sporej. Więc jeżeli ktoś ma ochotę na czytania indywidualne, to zapraszam. Pod filmikiem też jest e-mail do mnie, także zainteresowane osoby proszę o kontakt. Ok, więc zaczynajmy dla koziorożca na listopad. Będę używać dwóch talii do głównego czytania. Będę używać Silver Witchcraft Tarot i Smith White Deck Tarot Deck Centennial Edition jako karty dopowiadające. Ok, i zobaczmy. Koziorożce, listopad 2019. Proszę o prowadzenie z najwyższego źródła dla mnie i dla wszystkich koziorożców podczas tego czytania, żeby informacje były zgodne z ich najwyższym dobrem. To wszystko, co powinniście wiedzieć na temat tego miesiąca, na co zwrócić uwagę. Koziorożce, listopad 2019. Okej. Koziorożce, listopad 2019. I zaczynamy. Koziorożce, z jaką energią będą wchodzić do miesiąca? Co będzie od nich odchodziło w tym miesiącu? Co będzie przychodziło? Co będzie pomagać koziorożcom w tym miesiącu? Co będzie przeszkadzać? Wpływy zewnętrzne, wpływy ukryte, oczekiwania, nadzieje, obawy i rezultat albo rada. Dobrze, zobaczmy, co mamy w tle czytania, czyli z karty z przełożenia. No bardzo fajnie. Już taką samą kartę z przełożenia miały bliźnięta. Ósemka była. Wygląda na to, że sytuacje w tym miesiącu będą działy się bardzo szybko. Mogą być różne zwroty akcji, mogą być różne wiadomości. Mam nadzieję, że właśnie koziorożcowi spodoba się taki szybki miesiąc. Zobaczymy oczywiście zaraz resztę kart, ale wszystko wygląda na to, że będzie działo się bardzo szybko. Dobrze, zobaczmy, z jaką energią wchodzi koziorożec do listopada. No, bardzo fajną, bardzo możliwe, że wielu koziorożcom udało się w poprzednim miesiącu doprowadzić różne sprawy do końca. Mogą się czuć tak dosyć bezpiecznie. Mogą mieć też plany związane z rodziną albo z najbliższymi osobami w otoczeniu. No, bardzo ciekawie. Wygląda na to, że jest taki rodzaj stabilności. Też jest jakiś rodzaj takiej komunikatywności, otwartość, też otwartość na świat. Może niektóre osoby spod koziorożca tutaj w tej karcie też mogą to być takie relacje w ogóle ze światem. I też może być takie poczucie takiej jedności ze wszystkimi. I takie poczucie takiej opieki zewnętrznej.
każdym bądź razie wygląda na to, że dosyć komfortowo będą wchodzić do tego do listopada koziorożce. Dobrze, co odchodzi? Och, super. Dziewiątka mieczy odchodzi od koziorożców, czyli jeżeli były jakieś zmartwienia, jeżeli były jakieś sprawy, które nie pozwalały wam zasnąć w nocy, była jakaś ciągła gonitwa myśli, zastanawianie się, co zrobić, jak zrobić, czy w ogóle robić, jak to będzie, co to będzie, i takie, no taki stan takiego właśnie, że tak jak tutaj na tej karcie, ta kobieta cieszy się, że w końcu jest już świt. No to te sprawy odchodzą i to jest bardzo dobry taki omen dla koziorożców. Zobaczymy, co nadchodzi. Rycerz denarów. Konsekwencja. To też jest tutaj sporo waszej energii, bo to jest ziemska energia, tak jak wy. Konsekwentne podążanie w wyznaczonym celu. Więc jeżeli mieliście jakiekolwiek rozterki związane właśnie ze sprawami, co robić, jak rozwiązać różnego rodzaju problemy, to ja bym powiedziała, bądźcie po prostu systematyczni, konsekwentni i to wam będzie sprzyjać w tym miesiącu. Taka właśnie rutyna trochę, ale no z taką równoczesną obserwacją planu i celu, do którego idziecie. On się tutaj, jak widać, nie spieszy. Więc wy też, no tutaj to jest ciekawe, bo tutaj ta karta mówi nie spiesz się, a tutaj mamy będzie się działo. Czyli ja bym powiedziała tak, uważajcie po prostu, żeby za bardzo nie chcieć ponaglać po prostu spraw, bo możecie mieć taką tendencję, albo życie będzie was ponaglało. Ale no, bym powiedziała tak, z dwojga to bym wybrała jednak konsekwentne podążanie, więc jeżeli ktoś was będzie na przykład popędzał, to trzeba powiedzieć zaraz, zaraz, momencik, ja tutaj robię tak, żeby było dobrze zrobione, bo też jeśli chodzi o rycerza denarów, to on też jest w tym, co robi, dokładny. No nic, zobaczymy dalej, zobaczymy w całości, później zbierzemy to wszystko razem. Co będzie wam pomagać w tym miesiącu? No znowu mamy denary, świetnie, jesteście po prostu w swoim żywiole. Wygląda na to, że koziorożcy naprawdę ciekawy, ciekawy, bardzo ciekawy miesiąc was tutaj czeka. Co robić? No przede wszystkim dbać o to, co już macie. No, cały potencjał, kapitał, różnego rodzaju dobro, też zdrowie, bo denary też są, to jest energia ziemska, ale też związana też między innymi nie tylko sprawy materialne, w sensie pieniądze, czy jakieś dobra inne materialne, ale również jako dobro, jako zdrowie. Więc też tutaj zadbajcie o to, żebyście się czuli komfortowo w swoim ciele. No, bardzo ciekawie. To jeszcze będziemy dalej patrzeć, oczywiście. Co wam będzie przeszkadzać? No i tutaj mamy piątkę buław. No, czyli jednak tutaj może być takie coś, że życie będzie mówiło powoli, spokojnie, a was będzie troszkę, może być tak, że mogą być takie momenty, że będziecie chcieli tak jakby przyspieszyć. I tutaj ta karta, piątka buław, mówi o tym, że rywalizacja różnego rodzaju nie będzie pomyślna w tym miesiącu dla was. Lepiej tak naprawdę tutaj robić swoje pomału i nie porównywać się też do innych. No, przynajmniej nie w taki sposób emocjonalny i no, na zasadzie, że ja tu wam pokażę, jaka jestem dobra, albo jaki jestem dobry, nie? Albo w ogóle, kto jest lepszy? No, kto jest lepszy? Takie zachowania tutaj w tym miesiącu nie będą dobre, bo one będą się kończyły często właśnie takim, jak tutaj te kociaki. Zobaczcie, one tutaj grzecznie sobie nie siedzą, one po prostu tutaj walczą, który jest lepszy. A wam w tym miesiącu to jest zupełnie niepotrzebne, zupełnie. Tego typu rywalizacja lub takie siłowanie się, a nawet takie siłowanie się z życiem. Jeżeli
życie pokazuje, że sprawy mają się toczyć pomału, to na siłę niczego nie przyspieszajcie, bo tylko stracicie energię po prostu. Wyprztykacie się energetycznie i to wam nic nie da po prostu. Okej, zobaczmy wpływy zewnętrzne. No, mamy kartę kielichów w końcu. Trochę, jest jakaś emocja, jakieś uczucia. Bardzo fajnie, dziesiątka kielichów, czyli myślę tak, że chodzi tutaj o wsparcie albo od rodziny, albo od takich osób najbliższych, od najbliższych przyjaciół też może być. No, głównie właściwie to dziesiątka kielichów jest taką kartą takiej szczęśliwej rodziny. Jak tutaj widać, matka, ojciec i dwoje dzieci, nad nimi tęcza, więc wygląda na to, że to wsparcie będziecie mieli, ale też wy dawajcie takie wsparcie. Tutaj przy tej dziesiątce denarów, jako karty, z jaką będziecie wchodzić, z jaką energią wchodzić do tego miesiąca, to mamy dwie dziesiątki, czyli naprawdę tutaj no, tak jak tutaj przestrzegane było, nie szarżuj. Może być jakaś taka potrzeba, żeby jeszcze zrobić coś lepiej, pomimo tego spełnienia. Więc może być tak, że coś takiego, jakby chcieć przeskoczyć jakieś etapy. Nie róbcie tego, bo i tak tutaj wygląda na to, że naprawdę bardzo ciekawy miesiąc, bardzo fajny. Dużo takiego spełnienia i emocjonalnego, i materialnego. Ukryte wpływy. Tutaj mamy w ukrytych wpływach. Mamy królową mieczy. Może jakieś sprawy urzędowe, bo czasami królowa mieczy też przychodzi do nas tutaj właśnie ze sprawami urzędowymi, że coś tam trzeba będzie pozałatwiać. Mogą być też takie praca ze swoim umysłem, w sensie na przykład pokonywanie rzeczy, które nam przeszkadzają w życiu, różnego rodzaju nie wiem, jakby to powiedzieć, jeżeli macie jakieś nawyki na przykład, które wam nie służą, to mogą być różnego rodzaju nawyki, ale wszystkie z tych nawyków, one są, przez te nawyki jesteście bardziej tacy sztywni. Może być to też coś związanego z taką, z jakąś taką rutyną, że zawsze robiłem coś, jakąś rzecz, na przykład, no najprostszy jakiś, zawsze na śniadanie jem owsiankę na przykład, nie? I tutaj warto się właśnie wyjść z tej rutyny. To może być taką niespodzianką, że zaczniecie się przyglądać tej swojej stronie, takiej mocno związanej z przekonaniami różnego rodzaju. Że na przykład ja myślę, że coś, że zawsze myślałam, że tutaj no, to mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba na przykład. I trzeba by się temu przyjrzeć, bo czasami okazuje się, że już ta granica tych naszych przekonań przesunęła się i że to, że na przykład jest już większa tolerancja w jakiejś sprawie. Więc tutaj też mogą być takie niespodzianki dla was, związane no, z własnym postrzeganiem, z percepcją też. No ale oczywiście to też może być jakaś osoba. Dla niektórych osób to może być nawet w królowej mieczy, to czasami teściowa wychodzi, a czasami wychodzi była partnerka lub prawniczka, oczywiście może być też no, czasami i lekarz. Także będzie też osoba, która ma dużą wiedzę, bo jednak królowa mieczy to jest królowa intelektu. Dobrze, zobaczmy dalej. Oczekiwania i obawy. Kolejne denary. No jednak tutaj jest karta cierpliwości, więc gdzieś tam oczekujecie, boicie się troszeczkę gdzieś, że sprawy nie będą szły tak szybko, jakbyście chcieli. Czyli może być ta chęć tego w tym miesiącu takiego no, przyspieszania spraw. No, jeszcze raz powtórzę, nie przyspieszajcie niczego na siłę. No, ta niecierpliwość może was troszeczkę gubić. I tutaj, no niestety, to może być jedyna rzecz jak na razie w całym czytaniu, właśnie ten brak takiej cierpliwości, chęć przeskoczenia etapów,
To może was troszeczkę tak jakby no, wyrzucać z waszych torów. Karta rezultatu albo rady. Tutaj mamy rycerza mieczy. Jako rezultat albo rada. Czy to jest rada? Jeżeli rada, to bym powiedziała, jeżeli masz jakieś plany, wyznaczone plany, to dokształć się. Poczytaj, sprawdź wszystko dokładnie. Czas przyspieszy. W następny miesiąc będziecie wchodzić z taką energią już z dużo większym przyspieszeniem, bo jak widać tutaj, ten rycerz mieczy, no on na tym orle czy tam sokole pędzi, prawda? Więc z impetem wejdziecie w nowy miesiąc. Ale też tutaj uważajcie, jako rada bym powiedziała jeszcze, uważajcie, żeby przy tej niecierpliwości, prawda, żeby przy tej chęci takiego przyspieszania tego wszystkiego, żebyście kogoś nie zranili słowem, żebyście nie powiedzieli tam, gdzie nie trzeba dwóch słów za dużo, których nie będzie można po prostu cofnąć, bo no, z tej niecierpliwości może to wychodzić. Tutaj ta z przełożenia karta ósemki buław, jako takiej przyspieszającej, też może tutaj właśnie was do takich zachowań troszeczkę nieprzemyślanych po prostu, takich pochopnych, może was zachęcać. Także tutaj bym powiedziała, uważajcie na to. No ale tak naprawdę to bardzo fajne czytanie macie. Bardzo fajne czytanie na listopad. Dobrze, zobaczymy, podokładamy sobie tutaj te karty. Zobaczymy. Ja bym zobaczyła do tego rycerza denarów tutaj, jako karta przyszłości. Zobaczmy, co stoi za rycerzem denarów. Co przy nim stoi? Jaka energia? Zobaczmy, co stoi za rycerzem denarów. Kapłanka. Kapłanka przy rycerzu. Czyli też tutaj myślę, że to takie spokojne, konsekwentne podążanie będzie wynikało z tego, że potrzebna będzie przy tym wszystkim, przy waszych planach, też taka rozwaga, mądrość, też wsłuchanie się w swoją intuicję tutaj. Przy tej kapłance też może być pomoc osoby, która już na przykład poznała tajniki tego, co wy robicie. To może być też pomoc jakiejś bliskiej przyjaciółki, osoby, która jest wam życzliwa. Czyli no, ja bym też powiedziała tak, że dzięki tej energii właśnie, takiej intuicyjnej, inteligentnej, mądrej, też może dzięki temu, że jeżeli to nie chodzi o jakąś konkretną osobę, to może chodzić po prostu o takie zwrócenie się do wnętrza. I to was może, to wam bardzo, bardzo może w tym miesiącu pomóc powstrzymać te różne zachowania, takie jak tutaj w tej piątce buław, prawda? Czy z przełożenia w tej ósemce buław. To was może właśnie trzymać w ryzach, ta właśnie energia takiego wewnętrznego widzenia tych różnych, znaczy tych waszych spraw, które będą was w tym miesiącu, które u was będą na topie. Także bardzo fajnie. Dobrze. No, tak się zastanawiam jeszcze tutaj do. Co pomaga? Do tego króla denarów jeszcze dołożymy. Co tutaj do króla? Co stoi za tym królem? Co pomaga? Czwórka. Ha, ciekawe. Kolejne denary w czytaniu. Super, macie naprawdę bardzo fajną energię. Coś karta nie chce złapać. O, teraz złapała. Ok. Przy królu denarów
Czwórka denarów mówi o tym, żeby też dbać o to, żeby się z tej energii nie wyprztykać. Zobaczcie, on się trochę przyblokował tutaj. Jest zabezpieczony. Ja na tą kartę mówię czasem safe, że tworzy się taki rodzaj takiego safe'u. Ale też na przykład jeśli chodzi o sprawy takie energetyczne, zdrowotne, zasobowe wszelkiego rodzaju, to jest to karta na tej pozycji, czyli co pomaga? To pomaga to, żeby naprawdę pilnować, żeby nie było niepotrzebnych ubytków energetycznych, zasobowych. Czyli też, no, ja to nazywam też czasem, żeby nie robić pustych przebiegów. Czyli dbać o to, żeby nie uronić. Też bym powiedziała oszczędnie. Bądźcie oszczędni też w tym miesiącu. To będzie Wam pomagać, że jakieś takie mogą być tendencje do wpaść, że na przykład wpadnie któryś z Was na jakiś pomysł, żeby coś tam kupić, czy gdzieś pojechać, wydać jakieś zasoby, to ja bym powiedziała, dobrze się zastanówcie. Naprawdę sprawdźcie wszystko, bo może się okazać, że wcale to nie jest taka różowa sprawa, a niepotrzebnie wyprztykacie się z tego. Z energii czy z kasy, różnie to może być oczywiście. Okej. Okay. Dobrze. I teraz zobaczmy może do. Myślę, że do karty rezultatu. Do karty rezultatu dołożymy. Co stoi przy tym rycerzu, rycerzu mieczy. Lecą karty. Co stoi przy tym rycerzu? Piątka buław, druga. Druga piątka buław, kochani, się pokazała. Już tutaj była w tym, czego nie robić. Czyli no tutaj mogę tylko jeszcze raz powtórzyć. Naprawdę zwróćcie uwagę na różne namiętności, jakieś rzeczy, które będzie Was ciągnęło, na przykład, żeby komuś coś udowodnić, żeby... No to nie będzie, to nie jest dobry pomysł. Tutaj trzeba iść konsekwentnie po swoje. Na przykład jeżeli w pracy wszyscy będą na przykład pokazywać, o ja zrobiłem to tak, ja zrobiłem to tak, ja bym powiedziała, nie musicie tutaj od razu stawać w tych przedbiegach wszelakich. Tylko dopiero wtedy, jak już sprawa będzie ukończona, jak już naprawdę będzie ten finał pokazany, żeby nie w trakcie procesu po prostu to robić. Bo przy rycerzu mieczy możecie się wdać w jakieś niepotrzebne, nawet i tak brzydko mówiąc, pyskówki, czy no właśnie jak mówiłam wcześniej, powiedzenie dwóch słów zadłuża czasami pełnego zdania. Więc no, kolokwialnie mówiąc, kochane koziorożce, jak Was będzie korciło, żeby gdzieś tam szpilę wbić albo pokazać się, że ja tutaj jestem, że jestem ważny, i tak będziecie na pewno dostrzeżeni. Ale lepiej być dostrzeżonym jako twórca, który ukończy swoje dzieło i robi swoje, i jest konkretny bardzo, niż jako po prostu no takie nieprofesjonalne bardziej podejście na zasadzie szarżowania takiego. Takiego właśnie podejścia egotycznego. No. Ale i tak bardzo tutaj, bardzo fajnie. Nosić Was trochę może. Ta niecierpliwość też może Wam dawać się we znaki. Ale szczęście jest przy Was. Jeżeli tylko uda Wam się powściągnąć tą właśnie taką chęć udowodnienia innym swoich racji, to będzie to bardzo ciekawy miesiąc. Jest opieka, jest osadzenie, są zasoby. Także, kochani, wszystkiego najlepszego na listopad Wam życzę. Niech się dzieje samo dobre. No i jeśli Wam się podobało czytanie, zapraszam do subskrypcji, do zalajkowania filmiku i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pozdrawiam serdecznie.